Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Pomagam przede wszystkim kobietom w dojściu do ich autentycznej odsłony, tej kobiecej, tej płynnej, miękkiej, ale też bardzo potężnej, rozkosznej, takiej rozkochanej w tej rozkoszy i będącej w tym przepływie, o jaki chodzi. W epickich relacjach, pełnej bliskości i przygód. I to jest cel dla każdej kobiety w tym życiu. Wielki przywilej jest przed nami, bo możemy z tego korzystać. Są rzeczy, które stoją na przeszkodzie, żeby to w pełni poznać i objąć, ale one stoją na przeszkodzie po to, żeby przeskoczyć nad nimi, przelecieć nad nimi, wyciągnąć lekcję, która jest w tych właśnie przeszkodach i korzystać z tego, co mamy. Pogadajmy odrobinę o seksualności w tym wideo, bo czemu nie? Na tym kanale jest dużo o seksualności, ale ten temat jest bardzo złożony i ma wpływ na każdą dziedzinę naszego życia. Bo taka jest prawda, i każda dziedzina naszego życia ma wpływ na wszystkie inne. To nie jest tak, że jesteśmy złożeni ze tu są finanse, tu jest duchowość, tu jest ciało, tu jest kondycja, tu jest zdrowie, tu są relacje, tu są aspiracje, tu jest coś tam, i że jak w jednym z tych filarów coś nie gra, to jak naprawię ten jeden, to już będzie spoko. Nie, jesteśmy trochę bardziej jak sałatka jarzynowa. Jak zepsuje się groszek, to cała jest do wywalenia. Ale jeżeli na przykład mamy tę świeżą sałatkę i dosypiemy tam szczyptę soli, to od razu smak zyskuje każdy najmniejszy fragment tej sałatki. Czy ja właśnie porównałam człowieka do sałatki jarzynowej? Nie o to mi chodzi, że ktoś jest jarzyną. Nieważne. Czajcie, o co mi chodzi. Nie jesteśmy jakimiś po prostu wybranymi blokami energetycznymi złożonymi na całość. Jesteśmy całością i wewnątrz tej całości wszystkie inne elementy wzajemnie się przenikają i mają na siebie wpływ. Seksualność ma wpływ na wszystko i wszystko ma wpływ na seksualność. I tym samym można na to spojrzeć w ten sposób, co też doświadczam podczas moich coachingów z klientkami, że nie trzeba doświadczyć traumy stricte seksualnej, żeby miała wpływ na seksualność. I nie trzeba też doświadczyć oświecenia stricte seksualnego, żeby miało to wpływ na seksualność. Oświecenie wpłynie na seksualność i trauma wpłynie na seksualność. Bez względu na to, z jakiego poziomu wyszła i jaki miała charakter. Seksualność jest wielką mocą twórczą, kreatywnym potencjałem, który każde ciało posiada. To poprzez seksualność przychodzimy na świat. W ekspresji seksualności dzieje się coś tak niesamowitego, że dwa ciała, które zbliżają się do siebie tak bardzo, tak mocno, bo ich dusze tak bardzo chcą być jednością w tym momencie, łączą się ze sobą w pięknym, miłosnym tańcu, z którego może powstać nowe życie. Nie ma większej energii na świecie. Dlaczego zrobiliśmy z tego temat tabu? Dlaczego przestaliśmy postrzegać to jako coś, co jest wzniosłe i potężne i jednocześnie niewinne? Powiem wam dlaczego. Bo jeżeli ktoś jest zespojony ze swoją energią seksualną, to jest bardzo daleki od konformizmu. To jest w interesie słabych ludzi, którzy potrzebują władzy i mieć kontrolę nad innymi, żeby być pewnymi, że mają władzę, że człowiek jest bardziej przestraszony, bo wtedy jest łatwiej nim sterować. Spójrzcie na wiadomości dookoła, jakie one są. Naprawdę rzadko kiedy można spotkać wiadomości, które są pozytywne albo takie, że naprawdę no serducho rośnie, jak na to patrzysz. Nie, one częściej oparte są na strachu, sianiu niepokoju i raczej takim triggerowaniu. I to nie jest przypadek. Jest w tym pewnego rodzaju formuła. I to pogłębia się też w systemie edukacyjnym. Jak się nie będziesz uczyć, no to będziesz biedny i pod mostem. Straty taty. Jak przekłada się to na wychowywanie dzieci, jedną z najbardziej znerwicowanych, zaniepokojonych grup społecznych to są młodzi rodzice. I kapitalizm o tym wie. Okej, mały przerywnik, tu Sabina z przyszłości. Słuchajcie, wiem, że niektórzy z Was mnie raczej słuchają, aniżeli oglądają i nie chciałabym, żeby to zdanie, które przed chwilą powiedziałam, zabrzmiało jakoś infantylnie albo ignorancko. Przez kapitalizm o tym wie, mam na myśli taką ciemną odsłonę ustrojów gospodarczych, w których tak naprawdę dopuszczane są takie akty, jak zarabianie na czyichś bardzo ciężkich emocjach i napędzanie tak naprawdę tego rynku poprzez wzbudzanie takich ciężkich emocji, jak niepokój, lęki, strach. A to jest w moim odczuciu bardzo niedopuszczalne, więc to tak naprawdę miałam na myśli. Także
Wracajmy do filmu, a ja wracam do mojego wolnego dnia i bycia, jak widać, i sotę, i w cywilu. Do zobaczenia. I to jest bardzo przykre, bo gdy ktoś jest zaniepokojony, jest bardziej podatny na decyzje, które płyną nie ze świadomego przemyślenia, ze świadomego zważenia argumentów i kontrargumentów, ale z lęku. Po to, żeby mieć rzeczy pod kontrolą, tak jak władza ma kontrolę nad nami. I tym sposobem przykład idzie z góry, a my stosujemy go w naszych własnych domach, na naszych dzieciach, a one powielają na swoich. Gdzie w tym wszystkim jest seksualność? I tu stawiam interesujące pytanie. Jak ona może wyzwolić z tego? Dostrzegam wokół siebie, w sobie i w ludziach dookoła mnie uwikłanie, w którym sama byłam przez większość mojego dorosłego życia. Ale stało się coś niesamowitego, gdy sięgnęłam do potencjału własnej seksualności i po prostu ją wyswobodziłam. Naprawdę uznałam jej potencjał, uznałam jej naturę, boską i prymitywną zarazem, zwierzęcą i wzniosłą. I żadna nie jest dobra i zła. I rzućmy wreszcie ten podział na dobro i zło, bo jest bardzo ograniczający i nie służy nikomu. Zamiast tego proponuję, czy to, co w tym momencie myślisz na ten dany aspekt, czy to ci służy, czy z kolei ogranicza? To jest pytanie zupełnie inne, bo o dobre i złe. Podział na dobre i złe bierze się, że jak coś jest dobre, to jest przyjemne, jak coś jest złe, to jest nieprzyjemne. To jest podstawowy podział. I on zrobi straszny bałagan, ponieważ prowadzi do bardzo paradoksalnych postaw i bardzo paradoksalnych zachowań, ponieważ wiemy na przykład, że narkotyki są złe, ale powodują wyrzut dopaminy w mózgu, adrenaliny, serotoniny i są przyjemne wobec tego. I no właśnie, coś jest przyjemne, to jest dobre. I teraz dla umysłu, który jest uzależniony od jakichś substancji takiego rodzaju i nie tylko od narkotyków, narkotykiem może stać się medytacja, zakupy, kompulsje, te rzeczy, które są uważane za dobre, jak praca, jak wychowywanie dzieci. Jeżeli cokolwiek oddziela od emocji, od obecnego stanu, w jakim się znajdujemy, a jest niewygodny i przykry i chcemy z niego wyjść, to zawsze znajdziemy jakieś czynniki zewnętrzne, które nam w tym pomogą, żeby oddzielić się od tego. Najłatwiej jest po prostu wejść w jakieś substancje psychoaktywne. Ale to mogą być też rzeczy z codziennego życia. I to oddzielenie jest bardzo interesujące, bo robią się bardzo ciekawe mozaiki, co jest tu dobre, co jest złe, co w zasadzie jest jakie. Tymczasem w szerszej perspektywie, czy to służy? Jak to służy? Jak to nie służy z kolei? I trzeba zważyć i zobaczyć, gdzie w tym momencie jesteśmy. I ponownie wrócę do seksualności. Seksualność jest prosta. Seksualność jest prosta, co nie znaczy, że jest głupia albo że jest łatwa do zrozumienia, bo uwaga, najprostsze rzeczy najczęściej są najtrudniejsze. To jest jeden z ciekawych paradoksów. O paradoksach też już opowiadałam i to wideo też załączam gdzieś tutaj. Bardzo sugeruję zerknąć w nie. Jeśli chodzi o seksualność, to jest to bardzo prosta energia. Kreatywna, silna, wzniosła, mocna, kreująca nasze życie, nasze postawy, kreująca to, do czego dążymy, czego unikamy. Powiedz mi, jaką osobą jesteś w seksie, a powiem ci, jak zarabiasz pieniądze. Powiedz mi, jaką jesteś osobą, gdy myślisz o swojej seksualności, a powiem ci, jakie relacje tworzysz. Powiedz mi, jaką jesteś osobą, gdy przeżywasz orgazm, co czujesz, gdy przeżywasz orgazm, a powiem ci, czy potrafisz odpuścić, czy potrzebujesz kontroli. Powiedz mi, jak czujesz się we własnym ciele, a powiem ci, jak czujesz się w bliskości. Seksualność ma wpływ na każdą z kategorii życia. I każda z kategorii życia ma wpływ na seksualność. Jak na przykład na moment jest zamrożenie dopływu finansowego, to ma wpływ na seksualność, ma wpływ na zdrowie, ma wpływ na nasze poczucie spokoju, na nasze relacje, na wszystkie inne rzeczy. A seksualność, jeżeli dobrze ją objąć, sprawia, że czujemy się bezpiecznie, emocjonalnie nadrzędni wobec
naszych uczuć i emocji i możemy spojrzeć na nie z góry i właśnie zbadać jednocześnie, wow, czy to mi służy, czy to mi może nie służy. Seksualność uwalnia. Gdy uwolnisz swoją własną seksualność, stajesz we własnej potędze. Ja wspominałam już o podobnych aspektach w jednym z moich wideo, o tym, co może dać energia seksualna i też załączam to gdzieś tutaj. I to wideo jest trochę inne od reszty, bo nie jest taką listą czynników, które wymieniam na palcach, albo porad. To jest bardziej taki płynny wywód odnośnie do seksualności per se. Ale chciałabym, żebyś ty, jako kobieta, która mnie oglądasz, być może ty jako mężczyzna, jeśli mnie oglądasz, sprawdziła i zerknęła, czy nie sprowadzam czasem seksualności do samego seksu. Czy jeśli myślę seksualność, to nie mam na myśli aktu seksualnego, bo seksualność to jest coś znacznie, znacznie więcej. Znacznie więcej. Seks jest okruchem przejawu seksualności. Seksualność jest czymś znacznie szerszym. Ja zamykam ten rzeczownik, seksualność w tym znaczeniu takiej boskości, takiej iskry kreatywnej, potężnej, radosnej, oświeceniowej, sprawiających, że wszystkie komórki ciała wibrują, że kobiecość staje się taka piękna, soczysta, rozkwitnięta, radosna, spokojna, dziewczęca, ufna, gdzie męskość staje się pełna swojego potencjału, ugruntowana, chroniąca, realizująca swoje cele, realizująca swój potencjał, żądna przygód, pójścia w świat, gdzie obydwa te aspekty, męski i żeński, przyciągają się wzajemnie i tworzą niesamowitą, nierozerwalną więź. I nie mówię tutaj o podziale na kobietę i mężczyznę. Te dwa aspekty są w tobie. Potrzebujesz obu. Zwróć uwagę na to, czy nie sprowadzasz tak naprawdę własnej seksualności tylko do jakiegoś rodzaju tabu sypialnianego, do samego pojęcia na przykład seksu, do samego cielesnego ujęcia tego aspektu. Bo jeżeli tak, to tracisz dużo, naprawdę dużo. A tymczasem seksualność oferuje znacznie więcej. Seksualność to życie. Esther Perel, jedna z moich ulubionych autorek, mawia, że eros jest siłą życiową. Inna z moich ulubionych autorek, Kimanami, mówi, że seksualna energia jest życiowym potencjałem, kreatywną siłą. To, co ja mówię, jest blendem tych wszystkich nauk, które do tej pory otrzymałam i tych wniosków, do których sama doszłam, a dochodziłam niejednokrotnie. I bardzo cenię sobie całą tę mądrość, która mocno się zakorzeniła w moim ciele. Jestem pewna, że w każdym ciele, do którego w tym momencie mówię i które mnie słucha i widzi, jest ten sam potencjał i ta sama mądrość. I zakwestionuj status quo, bo jeżeli kupujesz ten mit, że seksualność sprowadza się do seksu samego, to oddajesz władzę nad sobą. A możesz ją odzyskać. I tak naprawdę stać się dla siebie samej, dla siebie samego tym boskim aspektem, który w tobie żyje i który w tobie jest. Ja wiem, że to wideo jest takie trochę nie dla każdego, nie każdy je pojmie i dla niektórych może brzmieć jak takie mydło i powidło. Albo totalnie abstrakcyjnie. Ale chcę przez to wszystko powiedzieć, że te rozważania odnośnie do tego, kim jesteśmy jako ludzie, jakie są nasze ciała, jakie one mają funkcje, jak one mają wyglądać, jak moje mają funkcjonować, jak mamy się prezentować, do czego nam te wszystkie rzeczy są. Te rozważania mają finalnie prowadzić do tego, żebyśmy dobijali do pewnych ścian i uznali, ej, to jest bolesne, mi to nie służy. I jak dobijesz do takiej ściany, ja też do takiej dobiłam, gdzie kontrola była dla mnie bardzo istotna kiedyś, a kiedy dobiłam już do punktu, w którym uznałam, no jak ja mam ją mieć, skoro jej w ogóle nie mam? I w końcu jakby pojęłam ten mój zakuty łeb, pojął ten paradoks, że nie ma czegoś takiego jak kontrola. Musiałam to odpuścić i wow, to było uwalniające. Może jesteś jedną z tych kobiet, która też ma problem z kontrolą, ale gwarantuję, że jeżeli mnie teraz oglądasz, to masz w sobie te cechy, których poszukujesz i może poprzez takich autorów jak ja, takie autorki jak ja, już się po prostu w siebie wpuszczasz.
W każdym razie, jeśli czujesz, że to wideo z Tobą rezonuje, świetnie. Jeśli nie, to też ok. Jeżeli jako kobieta czujesz, że chciałabyś wejść w głębiej własny potencjał i eksplorować go tak, jak potrafisz, tak jak chcesz, kreując to, na czym Ci zależy, czując się soczyście w swoim ciele, kreując poprzez rozkosz, to zapraszam Cię na moje warsztaty. I link do spotkania ze mną bądź z jednym z moich coachów jest pod opisem filmu. I jeżeli zdecydujesz się wejść w proces, super. Jeśli nie, szukaj dalej. Szukaj dalej, bo jesteś tego warta. A ja tymczasem życzę Ci przyjemności, soczystości i boskości.